Jak zrobić zwykły półsłupek? I teraz uwaga, w różnych tłumaczeniach, szczególnie z niemieckiego, półsłupek jest nazywany oczkiem ścisłym. Taki zwykły półsłupek bez narzuconej nitki jest właśnie często nazywany oczkiem ścisłym, a tymczasem oczko ścisłe to jest zupełnie co innego. Jak zrobić półsłupek? Tutaj sobie mam jako podstawę łańcuszek. I akurat ja tutaj wbiję pod jedną nitkę w oczko łańcuszka. No to jest akurat nieważne, tak jak mówiłam przy w szkółce, gdzie pokazywałam, jak zrobić łańcuszek, to mówiłam, że można pod jedno oczko, pod jedną nitkę w oczku, pod dwie nitki wbijać. Ja akurat będę tutaj pod jedną nitkę wbijała szydełko, więc wprowadzam szydełko w oczko łańcuszka. Łapię nitkę, tą, którą sobie tutaj przytrzymuję, lecącą do kłębka, i przeciągam, wyciągając pętelkę z tego oczka. Mam na szydełku dwa oczka, dwie pętelki. Znowu łapię nitkę prowadzącą do kłębka i staram się przez oba te oczka od razu przeciągnąć. I to jest nasz półsłupek. Czyli o, nitka jest złapana, przeciągnięta, tworzą się dwie pętelki, dwa oczka, przez które znowu ponownie widzicie, łapię nitkę i przez oba te oczka je przeciągam. Półsłupki wyglądają troszkę inaczej z prawej strony robótki, troszkę inaczej z lewej strony robótki. Jeśli robimy robótkę okrążeniach, to robótka będzie wyglądała troszkę inaczej niż robótka robiona rzędami. Rzędy są takie troszkę, rzędy z półsłupków są takie troszkę leciutko karbowane, bo jak mówię, z jednej wtedy na prawej stronie robótki będzie widać raz rząd robiony półsłupków z prawej strony, raz z lewej strony robótki, więc rzędy wyjdą karbowane, a w okrążeniach robimy cały czas od tej samej strony i te półsłupki będą wyglądały nam troszkę inaczej. Mam tutaj już zrobiony rządek półsłupków. Widzicie, górą te półsłupki mają takie coś jakby oczka łańcuszka. Widzicie, takie coś powstaje. Z przodu wyglądają tak. Teraz z tyłu jak to wygląda. Z tyłu wyglądają tak troszkę inaczej. Widzicie, ten łańcuszek nie jest widoczny tak bardzo z tyłu, jak był z przodu. I jeśli chcemy robić kolejny rząd, to sobie na początek zrobimy jedno, robimy dwa oczka łańcuszka sobie i wtedy to pierwsze oczko półsłupkowe, to pierwszy ten półsłupek, to już nie będziemy tu wbijali szydełka, bo pierwszy półsłupek zastępują nam te oczka łańcuszka. Interesuje nas, tutaj widzicie, jest jedna dziura, tu jest druga dziura. Tu szydełko wprowadzamy tak, ale widzicie, o, i górą nad szydełkiem są dwie nitki, czyli tak jakby te oczka łańcuszka górą, o, obejmuję w ten sposób. Tak tu wprowadzam, znowu łapię nitkę, przeciągam i znowu mam dwie nitki na szydełku, dwa oczka i od razu łapię nitkę i przeciągam przez oba. I widzicie, tu była pierwsza nasza dziura, interesuje nas teraz ta dziura. Oczywiście zależnie od wzoru możemy różnie wbijać to szydełko, bo sposób wbijania no to jest... Inaczej będzie wzór wyglądał, jeśli złapiemy tylko na przykład tę jedną nitkę, albo jeśli złapiemy tylko tę drugą nitkę, to wzór będzie wyglądał inaczej, ale w tej chwili ważne jest wykonanie samego półsłupka, a nie to w co i jak go wbijamy. Ja tutaj wbijam tradycyjnie, łapiąc dwie nitki górne, o, wyciągać pętelkę i znowu łapać nitkę i przez oba oczka przeciągamy. I znowu widzicie, o,
Kolejną dziurę gdzie mamy? Tu mamy jedną dziurę i tu druga już jest wykorzystana. Jest trzecia dziura. Tu tylko nie ta dolna, tylko właśnie ta górna. I tak, żeby właśnie od góry na szydełku było tak jakby ten łańcuszek nasz górny, bo czyli dwie nitki. W tej chwili tak robimy. Czym jest półsłupek? Półsłupek jest o czymś takim. To jest właśnie półsłupek. Zwykły półsłupek bez nitki narzuconej. Zwykły półsłupek wygląda w ten sposób. I jeśli na przykład we wzorach, schematach, wzorach, opisach tłumaczonych z języka przeważnie niemieckiego będzie pisało, że zrobić tu oczko ścisłe, to przeważnie chodzi o właśnie ten najzwyklejszy nasz tradycyjny półsłupek. Półsłupek to jest po łańcuszku zaraz jedno z najbardziej podstawowych elementów w szydełkowaniu. Widzicie, jest drugi rząd. I teraz ten górny rząd półsłupków wygląda nam identycznie z tej strony, jak ten pierwszy rząd półsłupków wyglądał z tej strony, a za to w tej chwili ten górny rząd półsłupków z tej strony wygląda tak jak, no bo to jest w tej chwili lewa strona tego rzędu. I dlatego mówię, że robione robótka w rzędach będzie się różniła od robótki wykonywanej w okrążeniach, bo w okrążeniach nie odwracamy robótki i cały czas widzimy prawą stronę robótki. Przodem. Z przodu jest prawa strona robótki cały czas w okrążeniach, a tutaj robimy na zmianę rzędy półsłupków, odwracając robótkę. I każdy rządek jest troszkę, co drugi rząd po prostu jest inny. Troszeczkę ta robótka wygląda, jakby była taka karbowana lekko. No. To też sobie wbijamy, żeby wyrównać. Już jest trzy rzędy, są trzy rzędy półsłupków. Trzeba tylko, jeśli robimy tak w rzędach, dbać, żeby początek i koniec robótki był prosty, bez żadnego przesunięcia, bo wtedy by nam skos powstał, gdybyśmy wbijali na przykład tutaj zawsze w pierwsze oczko, w ostatnie nie, no to wtedy by było skos w robótce by powstał. Chodzi o to, żeby to była prosta robótka, powiedzmy, że szalik jakiś tworzymy. Często właśnie zaczynamy naukę szydełkowania od jakichś szalików prostych, więc brzegi robótki muszą być proste. Tak wyglądają zwykłe, najzwyklejsze półsłupki wbijane pod dwie nitki, bo troszkę inaczej będą wyglądać, tak jak mówiłam, też półsłupki, wygląd tych półsłupków będzie zależał od sposobu wbijania ich. Czy pod jedną nitkę, czy pod dwie nitki, czy nieraz się wbija nie tu, tylko właśnie o rząd niżej, o dwa rzędy niżej, ale to już będzie, to już zależy od wzoru. Tu jest, pokazałam tylko sposób wykonania półsłupka najzwyklejszego takiego.